Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj nasze plany na rok 2022, jeżeli chodzi o Shakesa. Troszeczkę sobie ten odcinek, że tak powiem, układałem w głowie, trochę analizowałem, co będziemy robić, jak to wszystko będzie wyglądać, jak będą się rozwijać nasze postacie i stwierdziłem, że dzisiaj w miarę postaram się tym z Wami podzielić. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę wiele gier w bardzo niskich cenach. Mamy jeszcze przez ponad 3 dni promocje z okazji nowego roku i jak widzicie jest naprawdę wiele tytułów przecenionych, także serdecznie polecam sobie zajrzeć i obczaić. Zakładając konto z mojego reflinka, który macie w opisie tego filmu, dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50, i używając kodu neutral przy zakupie dostaniecie jeszcze 3% zniżki, także naprawdę warto. Ja tutaj na przykład wziąłem sobie God of War'a, którego już planuję ograć, tylko muszę poczekać, aż mi się skończy sesja, no i wyszedł on ostatnio na PC. Jak widzicie, obecnie kosztuje jest 153 zł, klikamy sobie tutaj kup teraz, no i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy. Klikamy tutaj, klikamy cyk, wpisujemy neutral i dostajemy jeszcze 3% zniżki, więc uważam, że naprawdę warto i polecam. Pomysł na odcinek podrzucił już bardzo dawno temu tak naprawdę MRQ, czyli jeden z widzów, którego pozdrawiam, no i powiem Wam szczerze, że już miałem ten odcinek nagrany, miał wlecieć w tamten czwartek, ale po ostatnim odcinku z Berserka, gdzie dobiliśmy 500 poziom i zakończyliśmy na nim grę, pojawiło się wiele wątpliwości, dużo osób z Was myślało, że na każdej postaci będę kończył na 500 levelu, dużo osób myślało, że nigdy nie wymaksuję żadnej postaci, a tego się domagaliście, żeby w końcu jakąś postać zrobić tak w 100%, na 100%, że tak, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli tutaj zamknąć wszystkie lochy i tak dalej, więc myślę, że dobrze byłoby ten film nagrać jeszcze raz i wiele rzeczy sprostować. I właśnie to dzisiaj tak naprawdę zrobimy. Więc tak, na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i zostawiajcie tego lajka. Możecie również napisać jakiś komentarz, jakie są Wasze plany na ten rok, co planujecie zrobić, co planujecie osiągnąć na Waszych postaciach, albo nie tylko w grze, ale no głównie tutaj będziemy, jeżeli o mnie chodzi, to o grze rozmawiać. No i oczywiście możecie zostawić subika z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Leci tak naprawdę niedługo 15 tysięcy tych subów, już nam brakuje tam około 250, także zachęcam do dzielenia się kanałem gdzieś tam w Waszych gildiach, wśród znajomych, którzy grają, będzie mi oczywiście bardzo, bardzo miło. Szybka anegdotka, dużo osób też pytało Was, z Was pod ostatnimi odcinkami, czy będę grał na W53, czy będzie kod przede wszystkim jakiś na W53 ode mnie. Podobno ma być, ale jeszcze nic nie wiem. Nagrałem to we wtorek o godzinie 11, Wy to dostaniecie o 16, może coś się zmieni, może coś się dowiem, jak nie dzisiaj, to jutro. Jeżeli będę wiedział, że na 100% jest jakiś kodzik, to oczywiście wrzucę Wam film osobny, można by powiedzieć, na ten temat na kanał, żebyście mogli go sobie używać i coś tam dostać na start W53, które startuje już w ten piątek, bo jeżeli ktoś nie wie, bo może nie każdy wiedzieć, że w ogóle nowy serwer będzie, także to tak na szybko odpowiadając na Wasze pytania. No i tak, plany. Ja nie lubię za bardzo planować, dlatego że dużo rzeczy tak naprawdę ciężko jest przewidzieć, co w tej grze, dlatego że właśnie mam jeszcze dla Was bardzo jeden, myślę, że ciekawy odcinek dość, jeżeli chodzi o eventy w tej grze, bo wiele z Was pewnie nie wie, jaki będzie event za 2 tygodnie, za 3, a jest pewien sposób, żeby się dowiedzieć i zrobię na ten temat osobny odcinek, przeanalizujemy to sobie, powiem Wam co i jak, i to wleci może jutro na kanał, może w czwartek, zobaczymy jeszcze, myślę, że pomoże, także to taka zapowiedź kolejnego odcinka. Ale właśnie, moje plany, ciężko, że tak powiem, właśnie cokolwiek zaplanować, bo na przykład event Wiedźmy, czyli ten event, gdzie tam mogliście wrzucać sobie wszystkie tutaj itemki do kotła, w tamtym roku był zaledwie 2 razy w całym roku, bodajże na Wielkanoc chyba, w okolicy Wielkanocy, i na jesień, pod koniec roku. No a w tym roku ma być, z tego co się orientują, z tego co tam widziałem właśnie dzięki temu, co tam Wam planuję nagrać, nie chcę spoilerować, z tego co widziałem, ma być co miesiąc, więc mówiąc szczerze, no zobaczcie, kompletnie co innego, co miesiąc można wrzucać, przynajmniej takie są przewidywania, będzie można wrzucać właśnie wszystkie itemki do Wiedźmy, także no już totalnie burzy to naszą harmonię, na przykład jeżeli chodzi o W50, tutaj o S40, o jakiekolwiek plany, no bo już nie będzie to tak samo jak rok temu.
Tak więc zaplanować cokolwiek jest ciężko, ale powiem wam, że no postaramy się, zwłaszcza jak ktoś ma jedną postać, to może sobie wyznaczyć jakieś tam cele i tak dalej, jest to o wiele prostsze, no jak my tu mamy tych postaci kilka, no to wiadomo, że jest generalnie troszeczkę gorzej. No ale okej, zaczynając od wojownika, no to tak, na pewno na wojowniku chcemy dobić 500 level, brakuje nam tylko 20, myślę, że nie będzie z tym problemu, zwłaszcza, że teraz 120 dni mamy jeden darmowy level, więc jakby no tutaj ten 500 wleci raz. Raczej w tym roku bez większych problemów. I właśnie odnośnie tych 500 leveli, co powiedziałem na początku, że należy sprostować. To, że ja zakończyłem grę na berserku na 500 levelu, to, że ja planuję tutaj zakończyć tak samo grę na paladynie na 500 levelu, co już się wydarzy w bardzo niedalekim czasie, na łowcy demonów, tutaj na druidzie, jak dobijemy ten 500, to nie znaczy, że na każdej postaci tak planuję zrobić. Na pewno nie zakończę na 500 levelu gry tutaj na wojowniku, na magu oraz na zabójcy. Dlatego, że po pierwsze to są bardzo fajne klasy postaci, bo na przykład no, jeżeli chodzi o łowcę demonów, no to póki co odpadam totalnie, no bo póki co jest niegrywalny, jeżeli kiedyś go bardziej zrobię grywalnego, to może do niego po prostu wrócimy, no ale tutaj są fajne klasy postaci, są bardzo fajne okrągłe serwery, które żyją i będą żyły jeszcze, wydaje mi się, dość długo, tak więc dlatego na tych trzech postaciach będę grał, nie tak, że na przykład na wojowniku dobijamy również 500 i kończę grę, tylko na tym wojowniku będziemy grać o wiele dłużej, no nie planuję po prostu na nim kończyć, planuję grać nie wiem do kiedy, aż do momentu, aż grę zamkną albo coś, no nie mam pojęcia, po prostu nie planuję na nim końca, więc tutaj od razu jakby te domysły, powiedzmy, niektórych osób, że dobijam 500 na każdej postaci i kończę, chcę troszeczkę tak no sprostować, nie? Bo dużo osób właśnie tak myślało, no a to by troszeczkę nie miało sensu, no bo na 500 levelu, okej, to jest już bardzo wysoki poziom i większość rzeczy w tej grze się osiągnie już na tym poziomie, jak widzieliście tam na berserku już 100% klasera dobiliśmy i takie inne rzeczy, no ale jednak ta gra jest fajna dlatego, że właśnie nigdy się nie kończy, więc nawet jak już wszystko osiągniemy, to dalej możemy postać wzmacniać, rozwijać i to mi się jak najbardziej podoba, dlatego, że też tak jak mówię, tutaj na tych trzech pierwszych postaciach na pewno nie będziemy kończyć na 500 levelu, tylko będziemy grać dalej. Co do innych klas postaci, to jeszcze zobaczymy. Ja wam mówiłem, że teraz planuję sobie zaczynać grę na okrągłych serwerach i tutaj właśnie do was jest pytanie. W przypiętym komentarzu będziecie mieli ankietę. Ankietę, która najprawdopodobniej będzie zawierała trzy klasy w sobie. Będzie to po pierwsze berserk, po drugie paladyn, po trzecie zwiadowca. Dlaczego te trzy klasy? Dlatego, że no na berserku już żeśmy zakończyli grę. Na paladynie również niebawem zakończymy. Zobaczcie, zostało nam tu tylko 6 leveli do wbicia. No a na zwiadowcy nigdy nie graliśmy. I ja tutaj nie chcę nikogo faworyzować ani nic, więc zagłosujcie tam zgodnie z własnym jakby chęcią oglądania jakiejś serii i to będzie nasza klasa postaci na W55. Dlaczego? Ano dlatego, że W55 to będzie kolejny serwer, który dojdzie do tej puli trzech postaci naszych, na którym będziemy sobie grać po prostu nie tylko do 500 levela, tylko po prostu dłużej. Okrągłe serwery no mają to do siebie, że po prostu więcej ludzi gra, dłużej żyją i tak dalej, więc ja również takie serwery na ten moment planuję na taką właśnie długą grę wybierać. W55, no wiadomo, dopiero wychodzi W53, obstałem za jakieś 2 miesiące, może nawet 3. No ale już chcę po prostu się przygotować, chcę poznać waszą opinię, nie będę tego hucznie zapowiadał, kto ogląda regularnie wszystkie filmy i dojdzie do tego momentu, to wbiję sobie tam i zagłosuję. I tą klasą właśnie zaczniemy na W55 i tak jak mówię, ona dojdzie do naszych tych trzech tutaj, że tak powiem, głównych postaci. I chyba tyle z takich planów. I kolejnym planem, jeżeli chodzi, no wiadomo, że na pewno odejdą nam takie klasy jak paladyn, to już niebawem. Na łowcy myślę, że też bez problemu wbijemy 500 level w tym roku, więc również nam odejdzie. No i tutaj druid, druidem chyba jeszcze w tym roku nie wbijemy 500 levela, chociaż będziemy blisko, ciężko jest mi to raczej przewidzieć, no ale mówię, dużo osób z was mówi, że druid jest nudny. Ja również tak uważam. Wiadomo, że znajdą się pojedyncze osoby, które tam jakoś no tego druida lubią, no zresztą jak z każdą klasą postaci, to wiadomo, że każdemu się nie dogodzi, no ale tutaj póki co, jeżeli chodzi o łowcę demonów, to nie planuję, chyba że go jakoś, wiecie, tak jak mówię, jakoś tam naprawią, powiedzmy, żeby był w miarę grywalny, w co wątpię, no ale zobaczymy, no to tym łowcom na pewno sobie jeszcze gdzieś klikniemy, ale no, no do tego czasu, no to przestaniemy tutaj na 500 na nim grać. No jeżeli chodzi o druida, to może jak zrobię go, nie wiem, może chociaż tą animację ataku dodadzą, żeby to było widać, a nie takie, co się wielu osobom nie podoba, takie no puste to, że tak powiem, no to wtedy
również może jeszcze gdzieś druidem zagramy. Póki co plan jest na właśnie te trzy klasy i wy będziecie mogli zdecydować. W tym roku najprawdopodobniej odejdą nam, tak jak mówię, oprócz berserka, który już odszedł, jeszcze tutaj paladyn i łowca, a dojdzie nam jakiś postać na W55 i bardzo możliwe, że w tym roku jeszcze otworzą W60, więc i na W60 może jakąś klasą sobie też klikniemy. Więc taki jest plan, jeżeli chodzi o odejścia postaci, o jakieś tam nowe postacie. Co do naszych tych trzech głównych postaci, no to tak jak już zacząłem od wojownika, na pewno 500 level. Fajnie by było dobić 500 milionów punktów życia, ale obawiam się, że w tym roku jeszcze nam się to nie uda, biorąc pod uwagę, że no tutaj idziemy te statystyki, wiadomo, dość zbliżone, więc tutaj no wszystkiego nie będziemy ładować HP, chociaż teraz na przykład HP lecimy do 21 tysięcy. Paladyn, który 2 lata minęły mu w grudniu, tego HP ma 481 milionów, więc no jemu jeszcze troszkę brakuje do tych 500 milionów, a on ma, on jest od chyba jakieś pół roku młodszy od właśnie wojownika, więc no może się to niestety jeszcze nie udać, chociaż nigdy nic nie wiadomo, no statystyki rozkładam podobnie, tak jak mówię, nie wiadomo jak tu będą kombinacje nowych eventów, jak to będzie wyglądać, więc no ciężko jest coś takiego zaplanować. No i co, no póki co tutaj w zasadzie jeżeli chodzi o topkę, no to trzymamy się w top 3, można by powiedzieć, jak widzicie top 1, 2 i 3 ma dość dużą przewagę czci, jeżeli chodzi tutaj o całą resztę serwera. My tutaj z Pikachu się wymieniamy, no Pikachu jest generalnie, jeżeli chodzi o statystyki, tutaj podstawy o level jest do tyłu, więc no z tym nie musimy się martwić, z tym, że Pikachu tutaj ma świetną taktykę, która polega na tym, żeby po prostu zeskipać kopalnię jak najdalej, wykopać nowe gemy i wtedy spamować ataki. Codziennie mam od Pikachu po 100, po 200 ataków tutaj na arence właśnie, tak więc no jego taktyka jest taka, ale no stracił dużo expa, stracił dużo właśnie golda, więc no tutaj z Pikachu akurat nie jest problemem zbyt dużym, mimo że naprawdę jeżeli chodzi o grzyby, to ma ich potężny zasób, no to prędzej czy później każdy się spotka na setnej kopalni, każdy będzie miał klejnoty z setnej kopalni, no a tutaj jednak podstaw i tutaj oczywiście statystyk, no i expa się nie odrobi, więc tutaj no jeżeli chodzi o Pikachu, to jego taktyka jest no dość słaba, jak możecie się pewnie domyślać, no ale on tutaj póki co jest właśnie w tym top 3, jesteśmy my, no i jest In Your Face. In Your Face, który powiem wam szczerze, no rozwalił ten serwer, tu akurat nie ma co ukrywać. In Your Face, oprócz tego, to już pewnie powtarzam się, bo wiele razy o tym wspominałem, oprócz tego, że zachowywał właśnie tutaj lochy, czyli ich nie klikał, kliknął je dopiero chyba na jakoś 475 poziomie, coś koło tego, no to jeszcze z tymi statystykami praktycznie jest na równi z nami. Jak on to zrobił? Nie mam pojęcia, nie wiem. Dziwne, nie? No bo jak ktoś leci pod expa i zapisuje te lochy, no to jednak wiadomym jest, że te statystyki będzie tracił, może je tam w późniejszym etapie odrobi, jak będzie na wyższym levelu robił ławkę i tak dalej, no ale powinien tracić, a on tutaj nie dość, że zrobił ogromną przewagę expa, no to jeszcze te statystyki ma praktycznie takie same jak my, no można tu na szybko policzyć, 24 plus powiedzmy 8 to jest 32, 42 mamy łącznie, 42,5, no już zaokrąglimy, a u niego tutaj jeżeli o to chodzi, to jest tak 37 plus 5, no to on już nas nawet przegonił, nie? Jeżeli dobrze liczę, mam nadzieję, że dobrze. Poczekajcie, 5000 to jest 22,5, no i plus 10 to jest 42,5. A ile ja mówiłem u nas? No u nas jest tak samo, trochę nam brakuje. No to on już nas w statystykach przegonił. No właśnie to jest to, że wcześniej tych statystyk straciliśmy do niego, potem go przegoniliśmy, a teraz przez to, że on robi awkę na 10, chyba dobrze policzyłem, tak na szybko liczę, jak coś to sorry. No ale tak jak mówię, on teraz robi awkę na od 10 leveli wyżej, więc tego golda zarabia więcej. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o kopalnię właśnie złota i tak dalej, więc no In Your Face totalnie ten serwer rozwalił, no i póki co nie można powiedzieć, on jest top 1 W40, więc tutaj jakby gratulacje, nie? Szczerze mówiąc gratulacje, bo nie wiem jak on to zrobił, nie wiem jak on to rozegrał, w każdym razie no bardzo dobrze mu to koniec końców wyszło. Dobra. Co prawda on jest już może dzisiaj po awce, my jeszcze jesteśmy przed, no ale fakt jest taki, że statystyki teraz do niego tracimy, a już byliśmy nad nim, jeżeli chodzi stricte o statystyki, więc no jakby tego goldzika sobie odrobił, bardzo mądrze to zagrał, no i tyle, nie? Nie ma co więcej mówić, tu akurat jeżeli o niego chodzi, no to bardzo, bardzo fajnie mu to wyszło. Dobra, no tak jak mówię, planować cokolwiek ciężko, 500 level na wojowniku będzie bardzo ładnie wyglądał, także no to już niebawem, zaledwie 20 leveli nam zostało. I chyba tyle, jeżeli chodzi o statystyki.
No fajnie by było osiągnąć po 100 tysięcy tutaj siły i wytrzymałości, ale to raczej również, no siły raczej nam się uda 100 tysięcy w tym roku zdobyć, no ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, to może nam troszeczkę braknąć, także tutaj jeżeli chodzi o takie gole właśnie statystykowe i tak dalej, to generalnie ciężko mi jest cokolwiek tutaj zaplanować. Dobra, lecimy dalej, jeżeli chodzi o naszego Magusia na W50, to w tym momencie nie klikamy w ogóle lochów, nie klikamy już od jakoś 384 levela chyba około, nie klikamy lochów, teraz te lożki będziemy po prostu zostawiać. Zastanawiam się jeszcze tu nad strefą światła, no ale nie oszukujmy się, w tej strefie światła zostało nam bardzo mało lochów, no jeżeli chodzi o strefę mroku, no to wygląda to w tym momencie tak. Nie klikam na razie lochów, na razie robię wszystko, co tutaj mogę tylko zrobić, żeby wycisnąć jak najwięcej expa na tym levelu, tak więc tutaj no akademia już od dawna jest na 20 poziomie i po prostu na spokojnie sobie lecę trzy paseczki, nic więcej tu nie robię. Dlaczego? Ano dlatego, że no wiadomo, te lożki sobie zapisuję. Nie wiem jeszcze do którego levela, planowałem do 420 zapisywać te lochy, potem sobie je wszystkie przeklikać i zacząć lecieć w golda, tak jak to zrobiłem bardzo podobnie na wojowniku, z tym, że na wojowniku dopiero od 400 zacząłem, przestałem klikać te lochy. Tutaj to zrobiłem o wiele wcześniej. No ale jeżeli chodzi o tego maga, to teraz mając wiedźmę co miesiąc tak naprawdę, bo tu głównie się rozchodzi, żeby to zgrać z wiedźmą, nie? No mamy ponad 250 tornad jeszcze do kliknięcia, więc szkoda by było to, te itemki zmarnować, więc po prostu dobrze to zgrać z wiedźmą, to klikanie. No a jak teraz ma być wiedźma mniej więcej co miesiąc, przynajmniej takie są przewidywania, no to wiadomo, że nawet możemy nie równo się trzymać tego 420 levela, tylko może troszkę później albo coś, to jeszcze jest wszystko do przemyślenia. Na razie na magu no niestety dużo się dziać nie będzie, dlatego że właśnie sobie tutaj na spokojnie, no wiadomo, codziennie się staram robić misję dnia, codziennie się staram tutaj wszystko wyciskać jak najwięcej, no bo jesteśmy w momencie, gdzie tego expa ze wszystkiego dostajemy najwięcej. Od 394 bodajże levela będziemy właśnie, bo 393 to jest chyba ten pig expa, na którym się, jak dobrze pamiętam, na którym się właśnie powinno odebrać wehikuł. Wehikuł chyba niestety nie uzbieramy 2000 do tego poziomu, ale dużo nam nie będzie brakowało, więc no trudno. W każdym razie, tak jak mówię, jeżeli właśnie chodzi o to, to na tym 393 jest pik i potem z każdym kolejnym levelem dostajemy już ze wszystkiego expa mniej, więc dobrze na tym etapie to wycisnąć jak najwięcej. Tak więc no może coś z maga nagram więcej, to jakoś wyjaśnię, opowiem, może właśnie na tym 393 levelu to wam powiem, co tu generalnie się na tym magu dzieje. No to nie jest dobre dla kontentu, zdaję sobie sprawę, bo dużo nie będziemy nagrywać z tego póki co, ani nic, no ale jest to dobre dla samej postaci, więc dlatego też chcę to właśnie sobie ogarnąć. Dalej, nasza trzecia postać, czyli trzecia main postać, nazwijmy to, i ostatnia, czyli zabójca. Na zabójcy, no co, póki co generalnie jeżeli chodzi o tego zabójcę, to jakichś tam super planów nie ma. Mam tutaj generalnie w głowie pomysł, jak to wszystko ograć i ograć książkowo, natomiast nie chcę teraz tego mówić, dlatego że zdaję sobie sprawę, że zaraz wszyscy zrobią to samo, a szczerze mówiąc to jest testowe, ja nie wiem, czy to jest na pewno dobre czy coś, więc nie chcę, żeby potem ludzie mi zarzucali, że coś tam źle robię, ale wydaje mi się, że to będzie tak idealne, co mogę zrobić właśnie na tym zabójcy, żeby wycisnąć jak najwięcej expa, jak najlepiej to wszystko rozegrać, aczkolwiek tak jak mówiłem, to będzie testowe, więc dopiero po fakcie wam opowiem i będziecie sobie mogli ewentualnie na swoich postaciach skorzystać. Ja tutaj mam pewien zarys, pewien plan, no ale nie chcę jeszcze tego zdradzać. No ale na razie to wiadomo, klikamy te lochy, musimy tutaj jeszcze troszeczkę rzeczy pozabijać, chociażby Esteros dla peta albo inne rzeczy. Będzie też event Wiedźmy, na którym sobie poklikamy Tornado, bo już na tego gula mam naprawdę dużo procent. Może jeszcze przed tym Tornadem jakiś odcinek z tego zabójcy nagram, coś tam jeszcze klikniemy. No i na zabójcy, jaki jest plan na ten rok? No 400 level na pewno wbić, wydaje mi się, że to raczej nie będzie jakimś dużym problemem, biorąc pod uwagę jak szybko teraz ta gierka idzie. No a jeżeli chodzi o inne jakieś tam, powiedzmy, o inne jakieś tam nasze plany czy coś, no to również ciężko mi cokolwiek tutaj wam zdradzić. No na pewno maksymalne runki, to już można powiedzieć, że niebawem będziemy mieli, bo już naprawdę tutaj zaczynają fajnie te runki iść, szybko to wszystko się generuje. No i tyle, nie? No tak jak mówię, nie jestem za dobry w jakimś tam planowaniu, zwłaszcza na takiej postaci, gdzie jeszcze wszystko jest do jakby do dogrania, do doprecyzowania, jak ja tutaj zamierzam na niej iść i jak zamierzam
co zamierzam tu generalnie na niej robić. Dobra, czyli to jeżeli chodzi o niego. Zabójcy chyba za dużo nie powiedziałem, no ale trudno, jest jak jest. Dobra, no i co dalej? Jeżeli chodzi o kolejne nasze postacie, no to można powiedzieć, że rok się zaczął dość smutno dla niektórych trochę szczęśliwie albo coś. W ogóle dużo kontrowersji powstało przy tym filmie na 500 level. Ktoś tam się rzucał, że niepotrzebnie nie powinienem oddać rankingu dla tych dwóch osób, tylko powinienem dla tego, co jest top 2, mimo że tam różnica w czci to było dosłownie między top 2, 3, 4, to były jakieś znikome ilości, więc to i tak nie miało znaczenia. Ktoś tam się coś zaczął pruć, coś tam, no strasznie duże jakichś dziwnych rzeczy. Tu ludzie gratulowali, tu to, tu tamto. No masakra, nie? Nie wiedziałem, że głupi film na 500 level tyle emocji was wzbudzi, można by powiedzieć. No ale no trudno, takie życie, nie? Jak ktoś się tak bardzo emocjonuje jakąś postacią w grze, no to albo tym, jakim ktoś gra, no to już co ja mogę powiedzieć. No ale dobra, jeżeli chodzi o to, to tak jak mówię, zaczął się nam rok od tego, że nam odpadł Berserk, na którym dobiliśmy 500 level. Niebawem odpadnie nam również Paladyn, więc tutaj nie będę się za bardzo rozwodził nad jakimiś naszymi celami na tą postać. To już wszystko powiem w tym ostatnim filmie z Paladyna na 500 level właśnie. Odpadnie nam na pewno, to już myślę, że w drugiej połowie tego roku, Łowca Demonów, na którym też dobijemy 500. No i druidem chyba nie damy rady w tym roku jeszcze dobić właśnie 500 levela, może to będzie 2023, no ale tak jak mówię, ciężko mi tutaj cokolwiek w tym momencie rozplanować. No gramy tu pod golda, wiadomo, więc no na pewno jeszcze tego levela, no zostało nam 44 poziomy do wbicia w rok, na tym etapie to raczej będzie ciężkie, nawet z kalendarzem i z całą resztą tych wszystkich bajerów, które pomagają nam tego expa zdobywać. No ale nad tymi postaci się nie rozwodzę, bo to nie są jakby main postacie, tak jak mówię, one zostaną na 500 levelu porzucone, żeby ładnie wyglądały, więc no nie ma co. Tyle, chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach, będzie mi bardzo, bardzo miło poodpowiadać i podyskutować z wami. Tak jak mówię, powtarzam to jeszcze raz, podkreślam, na tych trzech postaciach nie zamierzam kończyć na 500 levelu. Wojownik tutaj myślę, że będzie najbliżej z racji tego, że jest najstarszy, do tego, żeby wszystko wymaksować, no zamknąć wszystkie lochy, to naprawdę jeszcze będzie tym wojownikiem nam potrzeba lat, wielu. No ale to będzie taka postać, którą naprawdę będę chciał poprowadzić do takiej późnej fazy gry, ponad 500 level, oczywiście 600, w ogóle to wiadomo, że są lata jeszcze od tego, ale również by było fajnie to zrobić. W każdym razie no takie są plany, więc podkreślam, że nie zamierzam na tych trzech kontach kończyć na 500 levelu, a te klasy, które mi się tak podobały, czyli Berserk był bardzo fajny, wam się podobał, Paladyn również jest mocną klasą, więc jeszcze nim zagramy, to one zostaną odpalone na jakichś fajniejszych serwerach okrągłych, żeby po prostu więcej czasu tam trwała jakaś, powiedzmy, rywalizacja i tak dalej, nie? No bo tu już widzicie, na przykład na takim W37, no to też przewagę czci mamy bardzo dużą, mimo że no gramy trzy paski i tyle, a tu robimy tą przewagę, no zresztą widzieliście, że zrobiliśmy sporą. Antoniako, który tu był bardzo długo top 1, nagle przestał grać i totalnie olał tą postać, tak więc no po prostu to mają do siebie takie serwery, że dość no szybko, no kurde, ten serwer już ma prawie 2,5 roku, nie prawie, ponad 2 lata i miesiąc, powiedzmy, no ale tu w każdym razie, tak jak mówię, takie serwerki okrągłe są po prostu dłużej żywe i lepiej wyglądają i więcej osób na nich gra. I tyle. To jest taka moja konkluzja. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Szykujcie się. Myślę, że już nawet jutro wam rzucę na film, który zapowie, właśnie, który pokaże wam, jak możecie sobie sprawdzić eventy na kolejne jakby nawet tygodnie, nawet miesiące, bo tam jest chyba 3 miesiące do przodu. Jest takie jedno fajne urządzenie. Pokażę wam, jak to wygląda, jak z tego korzystać. Urządzenie, strona po prostu. Pokażę wam, myślę, że to będzie naprawdę dla was bardzo, bardzo pomocne i chyba tak jak mówię, to już wleci od razu jutro, żeby was troszeczkę, może jeszcze coś ponagram na czwartek na zapas albo coś, żeby trochę tych filmów leciało, bo jednak zdaję sobie sprawę, że ostatnio nie było ich za dużo. To wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, pamiętajcie o ankiecie w przypiętym komentarzu i dziękuję wam pięknie oczywiście za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu subika z dzwoneczkiem, czy zostawcie kciuka w górę, komentarze, jakie wy macie plany na 2022, jeżeli chodzi o Shakesa. I to wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!